Witam na kanale Gotuj z Maszką. A dzisiaj w tym odcinku pokażę Ci przepis na pyszny śledzik w ketchupie z warzywami. Zapraszam do oglądania. Do tego potrzebuję marynowaną paprykę, czerwoną fasolę, ketchup, cebulę, ogórek kiszony, gotowana marchewka i śledzie solone. Na początek kroję cebulę w piórka. Na patelnię wlałam olej, wrzucam cebulę do smażenia. Następnie kroję marchewkę gotowaną w cienkie plastry. Cebulę posypuję solą i pieprzem. Paprykę marynowaną też kroję w cienkie plastry. Następnie ogórek kroję w cienkie plastry. Warzywa, które trzeba pokroić, już pokrojone. Następnie do cebuli dodaj marchewkę, paprykę, ogórek i fasolę. Na koniec dodaję ketchup, dokładnie wszystko wymieszam i będę smażyć do 5 minut. Po 5 minutach wyłączam i odkładam do ostygnięcia. Następnie śledź solony kroję w cienkie plastry. Śledź solony moczyłam 2 godziny w wodzie. Jak już ostygło, dodaję śledzia. Dokładnie trzeba wszystko wymieszać i danie jest gotowe. Wrzucam do słoiczka. Z tej porcji mi wyszedł jeden taki słoik. Zamykam słoik i wstawiam do lodówki. Może stać 3-4 do 5 dni w lodówce. Jeśli Ci się podobają moje przepisy, subskrybuj mój kanał.